Nieobecnym. Nasz kolega Pacior jakieś 10 lat temu zaczął robić gigi. Takie gigi, jakie chciał. Gigi w Trójmieście były, ale on chciał zapraszać inne zespoły i zastanawiał się, czy to się w ogóle uda. Pewnie jest tu ktoś, kto pierwszy raz na gigu w Trójmieście był na gigu, który robił Pacior? Proszę. Dzisiaj gig robi Bugs. Kto ci jeszcze pomaga? Chudy? Chudy Ania. Pewnie od tamtego czasu wydarzyło się bardzo dużo. Od dzisiejszego gigu wydarzy się też pewnie mnóstwo. Graliśmy tu 2 lata temu. Pamiętam mnóstwo dobrych rzeczy, które się wydarzyły, kilka słabszych. Byłem na tym recepcie i było dobrze. Nic nie jest dobry. Jestem, wychowałem się w mniejszej miejscowości, tak jak wiele osób tutaj, moich koledzy, i pamiętam też tych typów, którzy pierwszy byli wegetarianami. I oni nie pozostawali poza wegetarianami, żeby ja został. Tylko dlatego, że chcieli. Tak samo jak te wszystkie koncerty robią ludzie, którzy chcą, aby chcą chodzić na to właśnie takie imprezy, ktoś inny nie może ich zrobić. Pacior, pamiętam, jak mówił, że bardzo chciałby zrobić Bane. I pamiętam ten koncert Bane. Zresztą
Krok Kaj to pewnie też pamięta ten koncert. I wiele innych. Ha? A daj mi się ten koncert pamiętają. I pewnie moglibyśmy dzisiaj siedzieć w chacie i oglądać transmisję jakiegoś pliku ze Stanów. Tak samo jak pewnie Mike Judge mógłby siedzieć w chacie i oglądać VHS z koncertami Blitz i Last Ride i pewnie na tym mogłoby się skończyć. Więc jeżeli macie coś w głowie, jakiś pomysł, to niech on wyjdzie jak najszybciej. Zróbcie to. Tak samo jak chcecie się bawić, nie musicie myśleć o tym, co ktoś o was powie. Tak samo to działa poza parkietem. Ważne jest twoja gadka i okej, okej! Żaden sarkaz, to jest okej! We'll be right back.
Rozmawiałem dzisiaj na przestrzeni ostatnich kilku tygodni z paroma osobami, które czytałem też wiele zinów, które wyszły przez ostatni rok. I tam jest pełno wątpliwości ludzi, którzy nie wiedzą, co będzie dalej w ich życiu, bo muszą wejść w tak zwaną dorosłość. Ktoś odbierze. I ja wiem, że czasem jest tak, że nie wiadomo, co będzie dalej i wydaje nam się, że jest już totalnie słabo. Dzieją się słabe rzeczy, ktoś nas zostawi, nie mamy roboty. Ale jest tak, że często myślimy, dlaczego nam coś nie wyszło i analizujemy to, że mogło być tak i tak dalej. Za dużo myślimy. Tak naprawdę pomyślcie o tych wszystkich zajebistych rzeczach, dlaczego one się dzieją. Niektórych rzeczy nie było parę lat temu. Ty mieszkałeś w Polsce? Nie. Mieliście ratę 10 lat temu? Mieliście ten klub na Gigi? Był hardcore taki, jaki jest w tym kraju. I to samo może być w waszym życiu. Pulpę zrobiłeś w Gigi, wtapiałeś? A teraz wtapiasz, jest fajnie. Kurwa,
Nasz kolega Rangar chciał coś powiedzieć. Ten kawałek jest dla Pawła od Marzeny. Najlepszych etach! We'll be right back.
Hello.